Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Po zakończonym farmieniu czas farmić drugą część tej lokacji, bo pozwoliłem sobie podzielić tę lokację na dwie części, żeby nie tracić dusz. By nie tracić dusz, wolałem sobie podzielić lokację na dwie części. Być po prostu przejść ją w miarę rozsądnie i sensownie. Ładnie to tak strzelać. Po plecach. Dusza, dusza równego rycerza, profil naprawczy. Tą lokację też będę starał się opróżnić z wrogów. I ciebie też mam na trzy ciosy, z tego co widzę. Pierścień życia plus jeden, migoczący tytanit, a ty? Wielka strzała zniszczenia. Plus 5. Nogawice rycerza Alon. Niedługo cały set rycerza Alon zbierzemy. Rękawice rycerza Alon. Pociągnijmy. I teraz mamy dostęp bezpośredni do łucznika. Nie wyjesz. Dlatego farmienie tego obszaru może być, jakby to rzec, farmienie na tym obszarze może być problematyczne. Mogę ginąć, umierać, tracić duszę i tak dalej, ale ja chcę doprowadzić do sytuacji, w której pomiędzy mną a ognistym olbrzymem nie ma nikogo. Jestem ja, ten cały ognisty gigant. Tylko ja i on. Strzała, która lekko zakręcała i ominęła mój blok w ten sposób. Niezły jesteś. Kolejne rękawice rycerza Alon. Bum! Dostaliby strzałą w oko.
jestem, jakie wymagania ma ta ich wielka klinga? To jest droga bez powrotu. Iść tam z taką ilością duszy, czy zawrócić i podzielić sobie na trzy części rozsądnie eksplorację tego terenu. Czasami lepiej powściągnąć dumę, tudzież próżną pychę. Podzielić sobie eksplorację danego obszaru na trzy części. Zwłaszcza, że i tak masę ziutków tam morduje, masę duch mi to daje, jeszcze jeden taki raj i będzie mnie stać na kolejny soul level. Mordujemy ciebie. I teraz triumfalny powrót z duszami do Majuli. To miejsce to idealna farma do uwile, tutaj leveli na farmie to łohoho. Albo z moimi duszami. Przenieśmy się do warsztatu Magdafa. Tak, mówię o tym Nodachi, mówię. Ale jak to nie jest prawda w praktyce?
raczej sprzedaję w dół odłamki tytanitu, których mam sporo. Czy ząb, 50 siły, ale to jest broń bardzo wolna. Trucizna zmniejszy zwykłe obrażenia. Dobra, wzmocnijmy to Noudachi. Niestety, jak się w to wyposażę, to już będę robił fatrole. Dobra, ubierzmy hełm rycerza Alon, chociaż on cholernie nie pasuje do mojej zbroi. Zobaczmy, jak się będzie Noudachi sprawować. Czy będzie gorsze od półtoraka, czy lepsze? Mam wrażenie, że jest nieco gorsze. Plump. Jep, półtora jest lepszy. Poza tym mogę sobie dać lepszy hełm, hełm rycerski, moi drodzy. Ciągle nie jestem przeciążony. Czyli magiczne 70% nie jest przekroczone.
Tam zostawiłem 10 tysięcy dów, jestem smutny. Ewentualnie fajną bronią, taką godną rozważenia, jest młotek kowalski. Dobra, to jest zupa z bobra, jak powiadają. Już mam ponad 14 tysięcy dłów. Więc teoretycznie mógłbym się wycofać. Co ja robię? Ten jego miecz wywołuje krwotoki. Wróćmy się do Majuli. Nowy poziom. Rozdajemy sobie tą zręczność od 25. Moja broń też się skaluje ze zręcznością. Dobra, i lecimy, moi drodzy, farmić po raz kolejny. A potem będzie kolejne farmienie w kolejnym odcinku tych po drugiej stronie mostu. A potem będzie płacz, rycz i zgrzytanie zębów na Iron Golemie. Na żelaznym golemie, czy jak zwał, tak zwał się ten boss. Będzie ból, płacz i zgrzytanie zębów. Ja może sobie kogoś przywołam do pomocy, będzie mi łatwiej. Nie wykluczam takiej opcji, bo ten skurkowaniec zadaje obrażenia nawet jak się jest w jego pobliżu, więc także tego, moi drodzy.
potem będzie jeszcze umieranie przy zbieraniu skarbów. Sporo umierańska nas czeka, nas jeszcze czeka. Sporo farmieńska. Albo wiecie co? Zainwestuję w pachnącą starą gałąź. Ostatnio jedną zużyłem, żeby odblokować sobie ognisko tu w kopce gniłego. Kto mnie trafił? Weźmy skarb, nogawice rycerza Alon. I mamy 5000 dów z 400. To jakieś jeszcze 3 rajdziki, będzie level. Swoją drogą, jakie ma skalowanie mój mieczor? CC. Czyli skaluje się zarówno z siłą, jak i zręcznością.
jeszcze mi przywalił w oko strzału. Uff, to habiduło wredne. Zbroja rycerza Alon. Nogawice rycerza Alon. Jeszcze jeden rajdzik taki mam, moi drodzy, soul level. Dobra, widzę, że dalej się respicie. Ja dostałem od ciebie wielką strzałą. O, coś masz. Wielka strzała zniszczenia razy 3. Spodziewałem się, że dropniesz mi łuk. Masz mój miecz, mój łuk i mój topór. Dobra, 15 tysięcy dów, znaczy się... Czas się wrócić do ogniska i wbić sobie level. Dobra, zręczność 25. Bo chcę jedną rzecz przetestować. A wiecie co? Moveset ma katana z czarnej stali.
do naszego półtoraka jest niezła. Gdyby ją zrobić, powiedzmy, pod obrażenie od ognia i powiedzmy rozbić skalowanie, by się tak nie skalowała ze zręcznością, tylko by się powiedzmy skalowała troszkę siłą, troszkę ze zręcznością i tak dalej, to byłaby fajna. Dobra. Teraz wspinaczka, moi drodzy. A ty mógłbyś mi dropnąć swój miecz, bo jest fajny. Nope. Albo tego nie dropi, albo dropi to tak rzadko, że nawet farmiąc na nich, szansa jest jak 1 do biliona. Dobra. Ktoś sobie lata w pancerzu Havla. Dobra, jeszcze dwa takie rajdy. Mam soul level. Ciągle ten z dołu wybiega. A jego praktycznie zawsze zabijałem. Więc jeszcze wszyscy są, więc jeszcze wszyscy się respią. Przechodzi przez moją osłonę jak gorący nów przez masełko. Dobra, jeszcze jeden taki rajcik i mamy soul level.
ktoś tutaj próbuje pojedynku włóczniczy, taki duch gracza z łukiem. Zaraz mnie zabiją. I jeszcze mnie dorypał strzał. Dobra, do pana mam prośbę. Wydrop miecz. Schował, spojrzał z pogardą. Dobra, kolejny zgon miałem. Jednak nieważne, ile razy się zginie, ważne, ile razy się odzyska duszę. Będę to, moi drodzy, powtarzał do znudzenia. Nieważne, ile razy zginiesz. Ważne, ile razy odzyskasz duszę. Ciągle nie chcesz mi dropnąć tego, co ja chcę. A ty mi nie dasz nawet Estusa wypić. Draniu. Stręciuchu jeden ty. No cóż, wbijamy kolejny soul level. A ci zaczęli już znikać, moi drodzy. Pytanie, w co teraz? W siła czy wytrzymałość? Bo albo to, albo to. Myślę, że wpakuję w wigor i to, moi drodzy, pójdę aż do 40. Bo udźwig jest jednak, moi drodzy, cholernie ważny.
już nie ma wrogów i tam jest jeszcze ten strzelec. Co mnie raz wyhędowył. Nie ma błyskawica, ma wszystko. Czym ty się brachu bijesz? Weźmy przedmiot, duża dusza nieznanego żołnierza, pastylki z czerwonych pijawek. Co za głupek? Stupid! Pociągnij za dźwignię. I to teoretycznie powinno ugasić. A jednak, moi drodzy, nie. Uff, lag. Myślałem, że tutaj schodzi się prosto na te schody. To opuściło ten. Przejście ta dźwignia. Natomiast zawór zakręcający jest z wyjazda tutaj. O. Tu jest zawór zakręcający płomienie. Zgasło. Moi drodzy, zgasło. Ja miałem 5000 dusz. No 4900. Muszę być precyzyjny. Co my tu mamy? Otwórzmy to. Co my mamy w tym piecu hutniczym? Jakiś itemik? Skarb, my breath, z dużo zwane tytanitu, skamieniała smocza kość. A czego ty pilnujesz? Uj, ja pierdziu, te rzeczy wybuchają. Gra ciągle mi daje dużo odłamki tytanitu zamiast grudek.
widzę, że jestem podsilny, bo strwałem. Dobra, 200 dłów. Otwórzmy to. Ogień się na pewno nie resetuje. Dobra, chodźmy i zawalczmy w tym miejscu. I czego ty pilnowałeś tak? Stary rozjewony klej do odwycia i zielony pąk. Ja na górze co jest? Alternatywne dojście do bossa? Mniejsza katana lepiej sobie radzi w takim wąskim przejściu. Tam mają przeciwnika, którego nie lubię. To się nie otwiera z tej strony, zatem dostęp do tego przejścia będę mieć po zabiciu bossa. Czyli jednak można tak zejść, to co ja wtedy zrobiłem, że spadłem? Co ja wtedy uczyniłem, że spadłem? O, a ładnie to tak strzelać graczowi w plery. Wydropicie tylko te wielkie szczały zniszczenia. Co tu mamy? Skamieniała smocza kość. Pewnie do to jest pewnie do ulepszeń, pewnie jakiejś potężnej broni. Fajhander. Jaki moveset ma Fajhander? To jest dobra broń, ale ja wolę półtorak. Prawda, ten ma 180 obrażeń, mój półtorak ma... cytując rycerza Cebulę. Cytując Cebula Knighta.
czym? Nawet hymn. No chodź. Nie mam staminy. Dobra, golimy sobie estusik. Wydrob mi panie swój miecz. A nie te wielkie strzały. Zniszczenia świata. Co on się mnie boi? Tysięcy dusz. Pora wrócić i oddać soul level. To maksujemy, moi drodzy, 84, 85. I myślę, że w tym odcinku to byłoby na tyle. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.